Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle Kaleta, żart o tym, że ryby głosu nie mają, przy tej debacie jest akurat rzeczywiście na miejscu i radziłbym czasami powściągnąć trochę swoje emocje. Druga sprawa, pani poseł Rusecka po raz kolejny zwraca uwagę na to, że deficyt za poprzedniej koalicji był wyższy niż w chwili obecnej. Ja przypomnę pani, że w 2015 roku przejmowaliście całkowity dług państwa na poziomie około 700 miliardów złotych. W tej chwili przy ustawie budżetowej, jak żeśmy dyskutowali na 2021 rok, zsumowania dokonała Najwyższa Izba Kontrola, łączne zadłużenie państwa przekracza 1 700 000 000 000. 1 700 000 000 000. Natomiast już w budżecie na rok 2023 obsługa długu rośnie prawie trzykrotnie. Więc warto o tym wszystkim pamiętać. I jeśli zgłaszane są poprawki, a za chwilę też zgłoszę poprawkę o to, żeby ta pomoc dla przedsiębiorców była dwukrotnie wyższa niż proponuje rząd, to chcę wyraźnie podkreślić, że jak macie pytanie, skąd wziąć te pieniądze i tak dbacie bardzo o to, żeby budżet był zrównoważony, to odpowiadam głosem klasyka prorokini Beaty: wystarczy nie kraść i pieniądze się znajdą. Drodzy państwo, także w tej ustawie, w tym projekcie nie wzięto pod uwagę strat rolników i dlatego też składam tutaj poprawki, bo na Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej pan minister Rafał Romanowski, zapytany o to, raczył być zwrócić uwagę, że jeśli rolnicy pobierali wodę z Odry, to co najwyżej mogą być ukarani. Więc ja nie mówię o tych, którzy mogą być ukarani za pobieranie wody z Odry. Ja mówię o tym, którzy w związku z Odrą prowadzą swoją działalność rolniczą, także wypasy, i jednym ruchem ich działalność została wstrzymana. I jeszcze raz chcę zapytać tu z tego miejsca pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy sprawca tego zatrucia tej Odry zostanie schwytany, czy zostanie ujawniony i czy będziemy mogli od niego domagać się odszkodowań dla tych, którzy rzeczywiście szkody ponieśli. I druga bardzo ważna rzecz, to także zwracam się do ministra rolnictwa, tu widzę tylko pana ministra Romanowskiego. Nie kombinujcie z zarybianiem Odry, dopóki ta Odra się nie oczyści. Naprawdę w tej chwili, jeśli byście się udali na Zalew Szczeciński, to zobaczycie, ile tam jeszcze jest żywych, białych ryb, z którymi rybacy nie wiedzą, co zrobić. I to nie będzie zjawisko, które da się opanować i Odra się zregeneruje w ciągu 2-3 tygodni. To będą lata. Więc zanim wydacie kolejne publiczne pieniądze na rzekome zarabianie i robienie propagandy, że Odra już jest zdrowa, zadbajcie o to, żeby ona rzeczywiście była zdrowa. A jak to zrobić? Prosto. Jeśli gospodarstwo Wody Polskie wydaje pozwolenia wodnoprawne, niech zacznie sprawdzać, czy zrzuty, na które jest zgoda, są zgodne z wydanym pozwoleniem. I dwa, kiedy weźmiecie się solidnie za likwidację tych zrzutów, które, jak podają media, jak podają ekolodzy, jak podają także wędkarze, są w ilości co najmniej w dorzeczu Odry dwukrotnie większe niż te, na które wydano pozwolenia wodnoprawne. Gdyby była właściwa koordynacja władz zarządzających wodą Odry, to po informacjach o śnięciu ryb w marcu i kwietniu, o których wiedział minister Gróbarczyk, dalsze zatrucia Odry nie powinni mieć miejsca. Bo to, że były zrzuty, to one są realizowane i powinni być realizowane w określonych warunkach. Wysokich stanów wód i niskiej temperatury. A jak mamy sytuację niskich stanów wód, wysokiej temperatury, w tym czasie intensywnych robót pogłębiających, podnoszących z dna to wszystko, co przez 30, 40, 50 lat tam się nagromadziło, to każdy, nawet przeciętny laik, wie, że to musiało doprowadzić do katastrofy. I jeszcze jedno. Jako rolnik chcę wam powiedzieć, że
jak w stadzie pada jedna, druga, trzecia sztuka, to idę po lekarza i szukam przyczyny, żeby mi nie padło całe stado. Tu mieliśmy sytuację, gdzie przez 3 tygodnie mieliśmy śnięte ryby i nikt w ogóle na to nie reagował. Dziękuję.